Maj zaczyna się, wiadomo, od Wielkiej Majówki, a tegoroczna stoi pod znakiem Merkurego. Już pod koniec kwietnia w pogodne wieczory mieliśmy sposobność podziwiać pierwszą planetę Układu Słonecznego w postaci kropki pierwszej wielkości gwiazdowej. Stopniowo zbliżała się do Plejad, by 2 maja zaliczyć kumulację w towarzystwie młodego Księżyca. Takie trio nie zdarza się często i szybko się rozchodzi, każde w swoją stronę. Merkury i Plejady giną w blasku Słońca, a Księżyc rusza na podbój majowego nieboskłonu. Nabierając kształtu i mocy, 6 maja srebrny glob mija gwiezdnych bliźniaków Castora i Polluxa, a 7 dołącza do żłóbka, czyli gromady otwartej M44. Spotkania księżycowego sierpa z tą akurat grupką gwiazdek wyglądają uroczo przez lornetkę. Poczekajmy do 22, aż ściemni się na tyle, byśmy mogli dostrzec gromadę niczym diamenciki rozsiane na ciemnym aksamicie nieba. Odnajdziemy je w odległości około 4 stopni kątowych na lewo od srebrzystego rogala. Ale to właśnie Księżyc ma do odegrania rolę miesiąca na majowym firmamencie. Najpierw nasz satelita zakryje Porrimę, gwiazdę trzeciej wielkości w konstelacji Panny. Stanie się to rankiem 13 maja. Srebrny glob będzie bardzo jasny, więc do śledzenia zjawiska użyjmy lornetki lub teleskopu. Około 3 nad ranem Porrima zniknie za krawędzią księżycowej tarczy, by po niecałej godzinie wyłonić się z prawej strony. Dokładne momenty zakrycia i odkrycia zależą od naszego miejsca obserwacji. Zjawisko rozegra się nisko nad zachodnim horyzontem. Zapamiętajmy ten kierunek, bowiem 3 dni później o poranku znów popatrzymy w tamtą stronę. Powodem będzie zaćmienie Księżyca. Formalnie jest to zaćmienie całkowite, ale z Polski będzie dostrzegalne jako częściowe, o ile w ogóle uda nam się coś zobaczyć. Problem w tym, że zjawisko rozpocznie się przy zachodzie naszego satelity, na jasnym porannym niebie. Dla powodzenia obserwacji będziemy więc potrzebowali bezchmurnego, przejrzystego powietrza i płaskiego horyzontu w kierunku południowo-zachodnim. 16 maja około 4:30-4:40 patrzmy, jak zniekształcona refrakcją atmosferyczną tarcza srebrnego globu pogrąża się w cieniu Ziemi. Zanim nasz satelita zniknie za widnokręgiem, odrobinę pociemnienia po lewej stronie księżycowego oblicza powinniśmy dostrzec. Jest to też okazja dla astrofotografów na skomponowanie kadru obejmującego zaćmiony księżyc z ciekawym wycinkiem ziemskiego krajobrazu. Pełnia księżyca, a właśnie wtedy dochodzi do zaćmień, jest też dobrym czasem na księżycowe iluzje. Halo, czyli barwny okrąg wokół srebrnego globu okalający go na 22 stopnie kątowe, zdarzyło się i to kilkakrotnie na kwietniowym niebie. Dlaczego więc nie miałoby się powtórzyć w maju? Co więcej, maj sprzyja polowaniu na koronę pyłkową księżyca. Sezon pylenia roślin jest obecnie szczególnie intensywny, a główną rolę w kreowaniu świetlistych fenomenów otaczających księżycową tarczę odgrywa pyłek sosny. W zależności od gatunku roślin dominujących na danym terenie, korona pyłkowa przybiera różne kształty i barwy, gdyż pyłki danej rośliny mają różną wielkość i geometrię. Na tym nie koniec. W obecności cienkich chmur nocą możemy liczyć też na rodzaj korony zwanej lisią czapą. Występuje ona tuż przy owalu księżyca i wyróżnia się intensywnymi kolorami. W drugiej połowie miesiąca księżyc przechodzi na poranne niebo. O poranku królują też planety, z którymi po kolei spotyka się nasz chudnący srebrny glob. Maj zaczął się mocnym akcentem w postaci bliskiego spotkania Jowisza z Wenus. Koniunkcja niziutko nad wschodnim horyzontem i na tle jaśniejącego nieba jest prawdziwym wyzwaniem, ale tak doświadczeni łowcy jak zaprzyjaźniony z nami Marek Nikodem z Obserwatorium w Niedźwiadach utkali z tego prawdziwą poezję. Końcówka miesiąca przyniesie szansę na kolejne bliskie spotkanie, tym razem Jowisza z Marsem. Obie planety zaprezentują się znacznie wyżej, czyli w korzystniejszym położeniu do obserwacji i fotografowania. Zwróćmy uwagę na złotawą barwę Jowisza i krwisto-czerwony kolor Marsa. A jaki kolor ma kometa C2021O3 Pan-STARRS?
Przekonajmy się, jeżeli będziemy mieli szansę. Kometę zapowiadano jako jedną z większych atrakcji wiosennego nieba Anno Domini 2022, ale do początku maja nie spełniła wielkich oczekiwań. Jej jasność była wyraźnie mniejsza od przewidywanej, do tego stopnia, że niewiele jest raportów obserwacyjnych, o zdjęciach nie wspominając. Po przejściu komety przez peryhelium 21 kwietnia czekamy na jej przelot obok Ziemi 8 maja. Jeżeli obiekt pojaśniałby choćby do 6-7 magnitudo, pojawi się szansa na teleskopowe, a być może i lornetkowe obserwacje owalnej mgiełki na tle gwiazdozbioru Perseusza. Czasu na łowy jest niewiele, w zasadzie do końca pierwszej dekady maja, po której blask Księżyca zacznie mocno rozświetlać niebo. Pewien znawca komet zza wielkiej wody mawiał: jeżeli obstawiasz, stawiaj na konie, nie na komety. A kto postawi na planetę w naszym konkursie? Nakładem wydawnictwa naukowego UMK w Toruniu ukazała się książka Kosmos i życie. Zdobędzie ją ten, kto odpowie na pytanie, na której z planet widocznych na majowym niebie uczeni wykryli domniemane ślady życia organicznego? Na odpowiedzi czekam pod adresem wyświetlanym właśnie na ekranie. Powodzenia, Piotr Majewski.